Dzień dobry. Dziś od rana ostrzeżenia, bo jest wyjątkowo ślisko. Nasza mapa wspaniale pokazuje, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie i gdzie, no, trzeba naprawdę się postarać. Raz, żeby ruszyć autem, bo wszystkie prawie są oblodzone. Nawet jeśli mamy auto na parkingu gdzieś nie pod gołym dachem, no to i tak po wyjeździe czeka nas oblodzenie. I to ogromne. Najgorsze warunki na południowym wschodzie, Lublin, Rzeszów i w pasie od Kielc przez Warszawę po Olsztyn. Tu pojawiają się opady marznące, tu jest gołoleć i rzeczywiście taka warstwa lodu na drogach i chodnikach. Bardzo ślisko, bardzo niebezpiecznie. Natomiast na zachodzie sucho, ciepło, nawet 3-4 stopnie. Najchłodniej na północnym wschodzie, tu jeszcze resztki zimy, minus 2 stopnie i opady śniegu. Podobnie w rejonie Zakopanego, a na południowym wschodzie jeszcze silny, porywisty wiatr. Sprawdzamy, co będzie działo się w drugiej części dnia. A po południu jeszcze słabe opady śniegu na Lubelszczyźnie, te będą zanikać. Natomiast na północy chmur najwięcej i tu spodziewamy się opadów deszczu bądź deszczu ze śniegiem. Miejscami będzie to sam śnieg. Temperatura od 1 do 4-5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W kolejnych dniach czeka nas podobny typ pogody, bo środa do 5 stopni, chmury, deszcz ze śniegiem na północnym wschodzie. Natomiast w czwartek w całym kraju opady. Na zachodzie będzie to deszcz, w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem, a temperatura od 2 do 5 stopni. W piątek jeszcze cieplej, bo temperatura nawet do 10-11 stopni na zachodzie. Tylko na południowym wschodzie i północnym wschodzie chłodniej i tu deszcz ze śniegiem. Sobota z deszczowymi chmurami, z silnym, porywistym wiatrem. Temperatura od 3 do 9 stopni. Natomiast w niedzielę w całym kraju deszcz, a temperatura od 6 do 8 stopni. Zupełnie niezimowe te święta. A jeszcze teraz zajrzymy w góry. Tylko w Ustrzykach Dolnych śnieg. No, temperatura od 0 do 4 stopni. Pokrywa śnieżna do 80 cm. Przesuwamy się na zachód. Tu do 80 cm śniegu w Szczyrku. I tylko w Zieleńcu temperatura poniżej zera. Do zobaczenia. Dzień dobry. Zaczynamy od aktualnej sytuacji, ale już za chwilę sprawdzimy, co przyniosą najbliższe godziny i najbliższe dni. Jednak to, co dzieje się teraz, no, wymaga dłuższej wypowiedzi, ponieważ bardzo niebezpieczne warunki na drogach i na chodnikach. Naprawdę jest ślisko. Oblodzenie. No, jeśli chodzi o Warszawę, ale także Lublin, Rzeszów. No teraz tu na południowym wschodzie najgorsze warunki. W pasie od Olsztyna po Warszawę od rana mieliśmy gołoleć. Teraz czekamy, bo tu już opady pozanikały, to teraz czekamy, aż odpowiednie służby zajmą się tym, aby chodniki i drogi, no, były czymś posypane, aby złapać jakąkolwiek przyczepność. Trzeba dziś zarezerwować trochę więcej czasu na skrobanie szyb miejscami, bo one są pokryte taką grubą warstwą lodu. Natomiast na zachodzie od rana już ciepło, nawet 3-4 stopnie. Tylko na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu oraz w rejonie Zakopanego taki powiew zimowy, lekki mróz i opady śniegu. Jak to będzie zmieniać się w ciągu dnia? Na południowym wschodzie pogoda będzie się poprawiać, natomiast na północy prawie przez cały dzień będą utrzymywać się opady. Będzie to deszcz ze śniegiem, niewykluczone opady śniegu. Śnieg, ten zanikający na Lubelszczyźnie, tu pogoda w ciągu dnia będzie się poprawiać. Natomiast na północnym wschodzie, na północy opady deszczu, miejscami także deszcz ze śniegiem, Suwalszczyzna ze śniegiem. Temperatura do 5 stopni. Szybko sprawdzamy, co dalej. Środa do 5 stopni, deszcz ze śniegiem. W czwartek w całym kraju opady i od 2 do 5 stopni. No i jeszcze prognoza na święta, a tu coraz cieplej, pochmurno, deszczowo. W piątek do 10-11 stopni. W sobotę od 3 do 9. Głównie deszcz, tylko na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Dodatkowo sobota z silnym, porywistym wiatrem, a w niedzielę w całym kraju deszczowe chmury. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dziś w pogodzie dużo się dzieje. Od rana bardzo trudne warunki do podróżowania. Ślisko na drogach. Była gołoleć. Jeśli chodzi o gołoleć, to teraz na południowym wschodzie, Lublin, Rzeszów, tu bardzo trudne warunki na drogach i na chodnikach. Jest wyjątkowo ślisko. Ale o poranku marznące opady pojawiały się w Warszawie, w Olsztynie. Także tu, jeszcze tam, gdzie chodniki są nieposypane, jest bardzo ślisko. Na północnym wschodzie i w rejonie Zakopanego, w górach, pada śnieg i tam lekki mróz.
plus, ale na zachodzie już zdecydowane ocieplenie nawet do 4 stopni miejscami. Sprawdzamy, co będzie w drugiej części dnia. Na Lubelszczyźnie zanikające opady, natomiast północna część kraju, tu spodziewamy się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie niewykluczony śnieg, temperatura od 1 do 5 stopni. W kolejnych dniach zdecydowane ocieplenie, miejscami nawet 10-11 stopni, ale szczegóły już przy naszym kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dziś od rana ostrzegamy, na drogach we wschodniej części kraju ślisko. Tak jest w centrum, tak jest na północnym wschodzie i na wschodzie. Marznące opady wciąż pojawiają się w Lublinie i w Rzeszowie, ale jeszcze w wielu miejscach gołoleć. No, kiedy na taki wychłodzony grunt spadnie deszcz, to rzeczywiście lód i drogi jak szklanka, kolokwialnie mówiąc, murowane. Także dzisiaj trzeba zarezerwować więcej czasu, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Zupełnie inna pogoda jest na zachodzie. No tu aż by się chciało powiedzieć trochę spokoju, bo nawet do 3-4 stopni. No i tam możemy liczyć na rozpogodzenia. Na południowym wschodzie nieprzyjemny, silny wiatr. Tak nad naszym krajem będą dziś wędrowały chmury. Na południowym wschodzie pogoda będzie się poprawiać. Nad północną częścią kraju chmury pozostaną. To chmury, które będą przynosiły nam opady śniegu, deszczu ze śniegiem bądź deszczu. Nad Lubelszczyzną jeszcze słabe opady śniegu, które szybko powinny zanikać. Temperatura od 1 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Sprawdzamy, co dalej. Środa od 2 do 5 stopni i 1 stopień w centrum. Tu oraz na zachodzie deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Natomiast w czwartek nad zachodnią Polską deszczowe chmury, w centrum i na wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2 do 5 stopni. Piątek będzie najcieplejszy, bo na zachodzie termometry wskażą nawet 10-11 stopni, tylko na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, poza tym deszcz. Sobota także z deszczem, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem od 3 do 9 stopni. W tym dniu będzie nam dokuczał nieprzyjemny, silny, porywisty wiatr. W niedzielę deszczowe chmury od 6 do 8 stopni. Zupełnie niezimowe święta. Będzie ciepło i deszczowo. A teraz sprawdzamy jakość powietrza. Najgorzej w tym momencie w Krakowie. To wszystko. Do zobaczenia. Rozpogodzenia i temperatura jest zdecydowanie wyższa. Jednak zaczynamy od ostrzeżeń, ponieważ centralna, wschodnia, południowo-wschodnia Polska tu wciąż bardzo, bardzo ślisko. Drogi w wielu miejscach oblodzone, podobnie jest z chodnikami. Tutaj apelujemy, jeśli ktoś z Państwa nie musi wychodzić z domu teraz, to lepiej przełożyć to wyjście na późniejsze godziny. Dajmy szansę, aby odpowiednie służby zajęły się tymi oblodzeniami. Lublin i Rzeszów, tutaj wciąż opady marznące, ale gołole. Na południowym wschodzie, w centrum, na północnym wschodzie, miejscami na Śląsku także. Temperatura teraz do 4 stopni. Te podwójne czerwone strzałki mówią o silnym wietrze. I rzeczywiście, tu dokuczliwy, silny wiatr, powodujący odczucie chłodu. Sprawdzamy, co w drugiej części dnia. Na północy utrzyma się zachmurzenie z opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie śnieg. Natomiast jeśli chodzi o Lublin, to te opady stopniowo będą zanikać. Temperatura do 5 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W kolejnych dniach bardzo podobny typ pogody. To oznacza, że w ciągu dnia od 1 do 5 stopni, ale poranki wciąż chłodne. No, przy opadach deszczu i przy wychłodzeniu chodników i jezdni wciąż może być bardzo ślisko, niebezpiecznie. W czwartek opady deszczu, a w centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura od 2 do 5 stopni. Piątek, uwaga, tu rekord temperaturowy, nawet 10-11 stopni na zachodzie. Najchłodniej na północnym wschodzie, tu 4 stopnie. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, poza tym deszcz. Natomiast sobota z opadami deszczu, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Od 3 do 9 stopni, w tym dniu nieprzyjemny, silny, porywisty wiatr. W niedzielę wciąż deszczowo i do 8 stopni. Ciśnienie na poziomie 998 hektopaskali. Zerknijmy jeszcze, co się dzieje przy takiej wysokiej temperaturze w górach. No tu jest szansa na to, że śnieg poleży. Jest go naprawdę sporo. Dziś tylko w Ustrzykach Dolnych śniegu przybędzie, no ale temperatura od 0 do nawet 4 stopni. Przesuwamy się na zachód. Tylko w Zieleńcu lekki mróz. Miejscami nawet 7 stopni, a pokrywa śnieżna do 80 centymetrów. Do zobaczenia.
Dzień dobry. Dziś od rana bardzo dużo dzieje się w pogodzie. Trzeba to przyznać, jest bardzo niebezpiecznie. Ślisko na drogach i na chodnikach, gołoledź, opady marznące teraz w rejonie Białegostoku, w Olsztynie. Deszcz w Suwałkach, śnieg w Kołobrzegu zaczął padać, także deszcz, a temperatura najchłodniej w Suwałkach i w Zakopanem. Tu temperatura poniżej zera, ale poza tym do 3, a nawet 4 stopni w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, ale na południowym wschodzie wieje mocniej. Tak nad naszym krajem będą dziś wędrowały chmury. Na południowym wschodzie w ciągu dnia możemy liczyć na przejaśnienia. Tu pogoda będzie się poprawiać. Natomiast nad północną częścią kraju będą zalegać chmury, przynoszące opady deszczu, ale także deszczu ze śniegiem, a miejscami niewykluczony jeszcze śnieg. Temperatura od 1 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany. Na południowym wschodzie powieje nieco mocniej. Ciśnienie dość wysokie, 1008 hektopaskali. Co dalej będzie działo się w pogodzie? Środa to wciąż chmury, opady deszczu, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, temperatura od 1 do 5 stopni. Jutro pierwszy dzień zimy. W kalendarzu zawita zima, no ale w pogodzie ewidentnie idziemy w stronę jesieni, bo w czwartek wciąż opady deszczu. W centrum i na wschodzie deszcz ze śniegiem, temperatura od 2 do 5 stopni. No i to wszystko, co rozpuści się w ciągu dnia, nocą będzie zamarzać, bo noce jeszcze z lekkim mrozem. Idziemy w stronę świątecznych prognoz. Piątek, deszcz, na wschodzie deszcz ze śniegiem, nawet 10-11 stopni na zachodzie. Sobota od 3 do 9 stopni, opady deszczu. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, w tym dniu także silny, porywisty wiatr. Niedziela z deszczowymi chmurami i od 6 do 8 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. Tak raport smogowy wygląda teraz. Najgorzej jest w Krakowie, ale Włocławek na żółto, a ciemna zieleń, która mówi o tym, że oddychamy naprawdę świeżym powietrzem, tylko w rejonie Tarnowa, Rzeszowa, Zielonej Góry, w Gorzowie Wielkopolskim, w Płocku, no i na Wybrzeżu. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.